Zanim rozpoczniemy materiał, to zachęcam Cię, drogi widz, do zostania do końca, ponieważ szykuje nie lada niespodziankę. A tymczasem zabieramy się już do analizy najsilniejszego żołnierza ludzkości, czyli Levi'a Ackermana. Levi'a poznajemy całkiem wcześnie, jako jednostkę z tak dużymi umiejętnościami, że w mgnieniu oka był on w stanie zabić całą grupę tytanów. O ile wiemy już skąd wzięły się te moce, to cofnijmy się może do samego początku tej postaci, do rdzenia jego charakteru. Syn Kushel żył w podziemnym mieście na wyspie Paradis w swojego rodzaju slumsach. Z racji na brutalny charakter miejsca, w którym się wychowywał, większość czasu spędzał w pokoju mamy, kiedy akurat ta nie pracowała. Przypomnijmy, że była ona prostytutką i najprawdopodobniej zmarła na chorobę weneryczną. Patrząc na całość z chronologicznego punktu widzenia, wiemy, że jego pierwsze słowa to wypowiedź kierowana w stronę swojego wuja, brzmiąca następująco. Ona nie żyje. Od tego momentu Kenny Ackerman figurował w psychice młodego chłopca jako przybrany ojciec. Rzecz jasna, do ostatniego tchnienia Kenny'ego młodzieniec nie zdawał sobie sprawy z tego, czy jego przybrany ojciec jest byłym klientem matki, czy jego dalszą rodziną. Był on po prostu pierwszą osobą, która zechciała się nim zająć. Staruszek, rzecz jasna, jako osoba dysfunkcyjna społecznie, jako jednostka wiecznie uciekająca przed prześladowaniami swojego klanu, nie znał innego sposobu nauczenia swojego podopiecznego aniżeli przemoc. Opiekun nie tworzył normalnych relacji, nie miał znajomych, nie dyskutował z ludźmi, tylko wszystko co chciał zdobywał siłą i tak też uczył młodego adepta. Czas mijał, Levi zdobywał umiejętności. Kiedy już miało się okazać, że są przydatne dla swojej rodziny, to jego ojciec zwyczajnie go opuścił. Kenny stwierdził, że nie jest w stanie nauczyć go niczego nowego i w związku z tym zrzucił z siebie ten ciężar i zostawił młodziaka na pastwę brudu podziemnego miasta. Na szczęście syna Kushel do podziemi zjechały się najbardziej znamienite osoby ze zwiadowców i przed Levi'em stanął ktoś o równie dużej mocy jak i sile woli, czyli Erwin Smith i Mike Zacharias. Biorąc pod uwagę, że jedyny język pertraktacji, jaki do tej pory znał Levi, to siła, to po relatywnie krótkim czasie udało się przekonać Ackermana do dołączenia do korpusu zwiadowców i starania się tym samym o chronienie ludzi przed tytanami. Wprawdzie zajęło mu to trochę, ale młody Levi dokonał niezrównanej przemiany. Rzecz jasna, pierwiastek przemocy został z nim, ale od tej pory przyszły kapitan cenił nad siebie życie innych ludzi i ich bezpieczeństwo. Najlepszą metaforą tej zmiany jest to, że Levi jako dziecko wychowywał się w brudzie trzeciego świata, Attack on Titan, i od momentu wyjścia na powierzchnię ma on coś w rodzaju nerwicy natręctw na punkcie czystości siebie i swojego otoczenia. Tak jakby podświadomie odrzucał wszystko to, co kojarzyło mu się przede wszystkim z brudem mentalnym i okrutnym środowiskiem, w jakim przyszło mu się wychowywać. Levi nauczył się być spokojnym, bez względu na okoliczności. Życie na skraju śmierci nauczyło go, że musi on trzymać chłodną głowę, aby być w stanie przetrwać w każdych warunkach. Ilekroć jednak dochodzi do niego, że zawiódł swoich towarzyszy, którym zawdzięcza wszystko, to widzimy tego Levi'a, którego wykreowała przeszłość. A mam tu na myśli bezsilnego potwora, starającego się narzucić komuś innemu swoją wyższość na znak jedynego sposobu radzenia sobie z problemami. Tak też jest w OWie Attack on Titan No Regrets, gdzie kapitan widzi swoich poległych przyjaciół przeżuwanych przez niestandardowego tytana. Ten szereg scen ukazuje nam bezradność bohatera. On zwyczajnie nie był w stanie uchronić najważniejszych dla niego osób i rozpoczął z tej racji bezsensowny bój z tym potężnym tytanem. Czemu mówię bezsensowny? Chodzi tutaj o fakt, że znając Levi'a, możemy spokojnie założyć, że byłby on w stanie jednym cięciem przeciąć kark nawet tak silnej bestii i byłoby po problemie. Jednak w tym przypadku Levi daje radę wygrać emocjom i traci to, co zawsze trzymało go przy życiu, czyli opanowanie. Nie interesuje go już teraz, czy może zginąć, czy nie. On zwyczajnie chce zrobić temu tytanowi to, co on zrobił mu, czyli zadać jak najwięcej bólu. Od tego momentu historii Levi zaprzysiągł, że zrobi wszystko, aby nie stracić już więcej bliskich. Ale jak wiemy, to wyjątkowo trudna sztuka w tym uniwersum. Nasz fidget spinner przez cały czas kierował się tymi wartościami, ale jego sposób zachowania i podejmowane decyzje były już determinowane przez trzy osoby: Erena, Erwina i Zika. Erwin to był symbol jego zmiany, ktoś kto podał pomocną dłoń i pokazał, że da się inaczej.
To człowiek, który za cel nadrzędny postawił sobie triumf ludzkości, a dopiero po czasie Levi odkrył, że kieruje nim jedynie samolubna żądza zaspokojenia swojego marzenia. Czy przestraszyło to Levi'a? Prawdopodobnie tak, ale mimo to nie zdecydował się on na odstąpienie boku swojego wieloletniego towarzysza. Levi cenił nad życie bezpieczeństwo innych i to, jaką wartość daje reszcie swoich społeczności, ale jednocześnie nie był na tyle silny, aby odejść od przyjaciela, który za nic miał ludzkie życia. Naturą Levi'a było ratowanie innych z opresji, poprę to przykładem bezinteresownego ratowania Ramsiego, pocieszenia umierającego żołnierza, czy mówienia Petrze o tym, by przede wszystkim zajmowała się innymi żołnierzami. Jednak każda z trzech wyżej wymienionych postaci zwyczajnie nie szanowała jego wartości. Erwin dla marzenia odkrycia tego, co czyha w piwnicy, poświęcił górę swoich towarzyszy. Eren okazał się zdrajcą, a Zeke był istnym przeciwieństwem naszego dzisiejszego bohatera. Doszło wręcz finalnie do momentu, w którym przed samobójczą szarżą Levi namówił swojego przełożonego, a jednocześnie przyjaciela, aby ten zrezygnował ze swojego marzenia i zginął po to, by śmierć reszty ludzi nie poszła na marne. W tym samym momencie Levi, wyznawca utylitaryzmu, poleciał w sensie dosłownym po tytana zwierzęcego. I czemu nie udało mu się go zlikwidować? Nie dlatego, że nie mógł, tylko dlatego, że ponownie starał się ujrzeć jak najlepsze wyjście dla swoich ludzi. Bo widzicie, gdyby ktoś mógł pożreć Nemezis z Levi'a, to ten problem w postaci potężnego tytana na usługach Mare zwyczajnie by znikł i oszczędził tysiące zgonów. Zeke uciekł, a Levi znów wpadł w szał, nie mogąc sobie wybaczyć tego, że nie jest w stanie odstąpić swojej natury myślenia o innych. Ale skąd w ogóle u takiej postaci wziął się aspekt porzucania marzenia na rzecz większego dobra? Sprawa ma się jasno, kiedy przyjrzymy się ostatnim słowom i jednocześnie pojednaniu Kenny'ego z przybranym synem. Kenny w tamtym momencie odrzucił swoje marzenie na rzecz wyższej sprawy i zrezygnował z użycia tytanicznego serum. Myślę, że po tym momencie Levi zrozumiał, że najlepszą drogą do ocalenia ludzi jest odrzucenie egoistycznych ambicji i zwyczajne poświęcenie się dla sprawy. Wróćmy póki co do Erena, który był katalizatorem na lepsze, spokojne jutro. Levi, poznając chłopca, sklasyfikował go jako broń. Lecz czas mijał, a ten wraz z każdą upływającą chwilą przyzwyczajał swoją świadomość do tego, że być może tylko ktoś taki jak Eren może być w stanie zatrzymać rozlew krwi. Finalnie Eren zdradza swojego idola, a ten duma nad tym, ile żyć poświęcił na marne, dla kogoś, kto jednak nie wyznaje tych samych zasad co on. Wisienką na torcie jest relacja z Zeke'iem, z żyjącą obietnicą, której sfinalizowanie oddala się coraz bardziej. Jeśli Levi jest łowcą, to Jaeger jest ofiarą, czymś, co musi doścignąć, bo inaczej całe polowanie nie będzie miało sensu. Zeke uosabia to, czego Levi nienawidzi najbardziej, czyli nieposzanowanie dla ludzkiego życia. Zestawienie tych dwóch postaci to zestawienie persony, która stara się ochronić każdego bez względu na pochodzenie, z tyraniem, który wierzy we własny mesjanizm i toksyczny altruizm. Jeden robi wszystko, by ludzie wokół mogli żyć własnym życiem, a drugi traktuje je z niższością, zabawia się nimi, a finalnie pragnie ich unicestwienia. Z racji utylitaryzmu Levi'a nie może on nigdy zabić swojego Nemezis, mimo że miał do tego sporo okazji. Finalnie po raz kolejny przez poświęcenie się wobec swoich idei Levi traci oko i palce, co sprawia, że do ostatniej bitwy o ludzkość wchodzi już nie jako użyteczny superzabójca, tylko latające wsparcie całej operacji. Oczy to coś, co obrazuje uczucia Levi'a najlepiej. Mówi się, że są one zwierciadłem duszy i tak też jest w tym przypadku. Kiedy opuszcza go Kenny, wydaje się on zawiedziony. Kiedy widzi swoją bezsilność, Levi staje się smutny, a finalnie, gdy po końcowej bitwie widzi on duchy swoich towarzyszy, jego oczy mówią: moi drodzy, to nie było na marne. To właśnie był główny cel tej postaci, czyli pokazanie, że życie każdego człowieka jest po coś, a on sam nie odchodzi bez echa. Finalnie Levi sam staje się przybranym ojcem Falco i Gabi, ale już nie jako kapitan, tylko jako Levi, najbardziej ludzki z ludzi. Myślę, że to jest właśnie istota tej postaci, czyli niezatracenie siebie w tak okrutnym świecie. I o ile
Możemy się kłócić na podstawie tego, co naprawdę kierowało Levi'em przez ten cały czas. Tak myślę, że jest to słuszny sposób postrzegania tej postaci, a jeśli macie jakieś inne spojrzenie na nią, bądź wychwyciliście pewne rzeczy, których ja nie wychwyciłem, to zapraszam do podzielenia się tym w komentarzach. A tymczasem nawiązując do niespodzianki, o której mówiłem na początku odcinka, Bezi, twoja kolej. Do usłyszenia w analizie Erena Jägera.